tutaj zaproszonych gości, prezesów szkoły Biblii Nożnej w Szamotułach, ale proszę o przedstawienie się, żebyśmy nikogo nie pominęli. Wszyscy, którzy tutaj są, proszę przedstawić się i wtedy będą wiedzieli, z kim rozmawiamy. Proszę bardzo. Dobra, proszę. Dam teraz prezes szkoły piłki nożnej w Szamotułach. Jacek Tacik, prezes Sparty Szamotułach. Małgorzata Urbańska, skarbnik Centrum. Witam Państwa, Rafał Krzykała, Centrum Sportu Szamotułach. Prezes zarządu. Wiceprezes Kozgałowy. Andrzej Jaros jako przedstawiciel kibiców Sparty. Dobrze, dziękuję bardzo. Jestem przewodniczącym Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej Piotr Polszewski. Przedstawię Państwu porządek obrad. Punkt pierwszy. Otwarcie posiedzenia, coś nastąpiło. Stwierdzenie kworum. Jeszcze możecie się wybrać panią sekretarz. Poproszę panią Danutę Nowską o kontynuowanie dzisiejszego posiedzenia. Punkt trzeci. Przedstawienie porządku obrad. To właśnie następuje. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. To za chwilę. Piłka nożna w Szamotułach. Tutaj proszę o wpisanie zamiast Akademia Piłki Nożnej, proszę o zmianę Akademia Sparty, wpisujemy protokołem. Sprawy bieżące, wolne głosy i wnioski. Kto z Państwa jest za przyjęciem protokołu, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Głosują członkowie Komisji Zdrowia. Proszę Państwa, mamy do przyjęcia dwa protokoły. Protokół numer 2 z 2014 roku i protokół numer 3. Protokoły były do wglądu w biurze Rady. Czy są jakieś uwagi co do protokołów? Nie ma, tak? W takim razie przystępujemy do głosowania protokołu za stwierdzenie protokołu numer 2. Kto jest za, proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję. I został nam jeszcze protokół numer 3. Kto jest za przyjęcie protokołu, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Wszystko wyjdzie bardzo sprawnie. Dobrze. Piłka nożna w Szamotułach, Akademia Sparty. Przechodzimy do głównego tematu, który jest... Przechodzimy do tematu Akademia Sparty. Zaprosiłem tutaj Państwa, żeby wyjaśnić dosyć nietypową sytuację, która tutaj nas wszystkich może intryguje, która jest tutaj w mediach, że kluby dostały po 100 tysięcy złotych, że dofinansowania. Zaprosiłem Państwa tutaj, żeby to po prostu wyjaśnić. Zaprosiłem osoby odpowiedzialne za tworzenie Akademii Sparty. Są to pomysłodawcy i chciałbym właśnie odrzeć. Tak? Jeżeli można, to ja bym chciał po prostu coś powiedzieć w tym temacie, bo ja myślałem, że dzisiaj będzie burmistrz Kaczmarek, ale go nie ma, tak? No nie ma. No i tu uważam, że osoba, która by najwięcej nam powiedziała, byśmy się dużo rzeczy dowiedzieli i bym prosił, żeby może na ten temat, żeby zaprosić pana burmistrza Kaczmarka i spotkać się z burmistrzem Kaczmarkiem i te rzeczy po prostu, no dużo rzeczy, bo najwięcej wie. Czyli panie przewodniczący, ja teraz zamknąć komisję i wszystkich wyprosić, tak, że nie ma tematu dzisiejszego? Czyli wszystkim podziękujemy i wychodzimy z sali? Porządek obrad. Ale ja myślę, że został przyjęty. Nie wiem, czy w dzisiejszym pana burmistrza reprezentuje pan burmistrz stał, tak? Tak jest. Zastępca burmistrza wie tyle samo, co burmistrz. No to nie ma co się kończyć cały. Ja przepraszam za głos, ale tak mi się wydaje. Proszę Państwa, otrzymałem tutaj od pana prezesa Sparty program pracy w zakresie szkolenia dzieci i młodzieży w piłce nożnej. Dzisiaj pan dostarczył to w dniu dzisiejszym, wczoraj. Dobrze, dzisiaj czy wczoraj dostarczył pan plan, program. Także może na początek proszę pana o przedstawienie nam tego planu. Jak to będzie wyglądało? Dobrze, panie przewodniczący, jeżeli mam pozwolę. Ja jeszcze, szanowni państwo, to
Dlaczego się dziś spotykamy? Otóż, Szanowni Państwo, na jednej z sesji Rady Miasta i Gminy, szanowny obecny tutaj Pan Maciej Lesicki, publicznie powiedział o takim braku informacji o przepływach, znaczy krótko mówiąc o sprawach finansowych dotyczących Sparty Szamotuli. Na jednej z komisji powiedział, że to samo dotyczy SPN. Dlatego też, Szanowni Państwo, na poprzedniej komisji zaproponowaliśmy zorganizowanie tak zwanej komisji roboczej i to był mój wniosek formalny. Natomiast Pan Przewodniczący Olszewski podjął decyzję, żeby to była normalna, oficjalna komisja. Nie robocza, tylko komisja sportu. I dlatego dziś spotkaliśmy się nie ze względu na to, że stricte zajmujemy się tą Akademią Sparty, tylko chcielibyśmy wyjaśnić w obecności wszystkich stron te różne zarzuty, informacje, które pojawiły się na terenie miasta i gminy Szamotuły, a szczególnie dotyczyły SPN-u i Sparty Szamotuły. Wielokrotnie Pan Najderek również poruszał temat tych niby 100 tysięcy złotych niezgodnie rozdzielonych, czy że Pan Burmistrz prowadził w błąd Radę, dlatego zaprosiliśmy tutaj też również Pana Mariana Kurowskiego i Pana Prezesa Krzykałę, żeby wyjaśnił, jak to wszystko się rodziło. I zaprosiliśmy tutaj innych klubów, ponieważ nie jest to spotkanie stricte dotyczące tej całej Akademii, jak ma ona funkcjonować na wszystkich klubach miasta i gminy Szamotuły, tylko żeby wyjaśnić te tutaj niejasności, które zostały zgłoszone przez Pana Macieja Lesickiego. I dlatego tu między innymi w protokole jest napisane, że Pan Radny Chałupka złożył wniosek o powołanie Komisji Roboczej Sportu oraz zaproszenie prezesa Sparty, prezesa piłki nożnej oraz rodziców do wyjaśnienia tej sytuacji. A rodzice, to mam na myśli tych rodziców, które Pan Lesicki przytoczył, że zgłosiło się do Pana 4 rodziców, bodajże Pan powiedział, którzy to samo mówią o SPN. Dlatego jest ta komisja. Ta komisja nie została tutaj zrobiona do tego, żeby jakby, powiedzmy, prekursorzy tej Akademii Sparty mówili o tym całym przedsięwzięciu, ponieważ jeżeli tak miałoby to wyglądać, to musielibyśmy zaprosić wszystkie kluby, które działają na terenie miasta i gminy Szamotuły. Ale tego nie uczyniliśmy, ponieważ chcieliśmy przede wszystkim wyjaśnić te trzy wątki. Czyli jeden wątek, publicznie zgłoszone zarzuty dotyczące Sparty przez Pana Lesickiego, drugi wątek, publiczne zarzuty Pana Lesickiego dotyczące SPN-u i trzeci wątek, te kwestie zgłaszane przez Pana Najderka dotyczącej wprowadzenia w błąd przez Burmistrza Rady Miasta i Gminy Szamotuły dotyczącej dodatkowej kwestii tych 100 tysięcy złotych na piłkę nożną i na tenis. Panie Przewodniczący, proszę Pana, nie można, to się odniosę do tej trzeciej kwestii, co Pan Radny Chałupka powiedział. Proszę mi powiedzieć, gdzie ja to powiedziałem, takie słowa, że źle zostały rozdysponowane. Proszę mi powiedzieć, kiedy ja to powiedziałem? Na komisjach Panu. Proszę, ale proszę, proszę w protokole udowodnić mi to, kiedy ja się odezwałem na komisji w tej sprawie. Dziękuję bardzo, że to jest na temat na dzisiaj. Ale przepraszam, mogę skończyć? Pan Radny nie przerywał Panu Chałupce. Panie Przewodniczący, proszę, ja bym chciał wyjaśnić to i niech Pan Radny Chałupka wskaże mi w protokołach zapis, gdzie ja to poruszałem, że jest nieprawidłowość i źle wydane 100 tysięcy złotych niezgodnie. I ja bym prosił to, Panie Przewodniczący, proszę zapisać, zapisać to. Proszę Pana, gdybym miał postępować tak jak Pan Radny Sowiński, to by Pan powiedział, że zapamiętałem, że w kuluarach Pan mówił, że tak to zostało zrobione. To, tak? To jest cytat, proszę Pana. To jest cytat, a nie moje wypowiedzi. Tak? To w związku z Panem licznymi wypowiedziami. Licznymi. Proszę, nie chcę. Zadowolony z jedną wypowiedzią Pana, tak? Ta, co była po prostu przekazana i tak? Nic więcej nie było. No dobrze, przekazał Pan jedną informację i tak Pan powiedział, nie przytaczać więcej sprawy.
Tak jest, czyli pan w związku dziękuję z tym bardzo. Dziękuję bardzo. Korzystając z obecności pana Lasieckiego, chciałabym się zapytać, jakiego rodzaju prawidłowości Przepraszam, będą wolne głosy i wnioski, także w tych... Ale panie przewodniczący, ja przepraszam, ja się nawyżej nie wtrącam. Jest to organ, który decyduje, ale chciałbym zaprotestować głośno i wyraźnie. Proszę to zaprotokołować, panie Domysiu, że niestety, ale kolega Maciej obraził mnie i oskarżył o zarzuty kierowane pod adresem partii. Jest to nieprawda na drogi Macieju, bo powiedziałem tylko wyraźnie, że zgłosiło się do mnie czwórka rodziców, która zgłaszała nieprawidłowości. Rozmawiałem z panią prezes, przedstawiłem jej zdanie, tam się może to potwierdzić i wyjaśniłem rodzicom, że te sprawy, które oni zgłaszają, to są jakieś może nieporozumienia, ale na pewno nie nieprawidłowości. Jeżeli chcecie, to ja mogę tych rodziców nawet przeprowadzić i wam podobać, jakie ja zająłem w tym stanowisku teraz. I tu się próbuję nie wykreować na jakiegoś przeciwnika, może całej idei sportu albo piłki nożnej. Zresztą niech tam sobie krują jak chcą, ale ja wiem, co mówię, tak? I Darka doskonale zna moje stanowisko, przedstawiła mi swoje stanowisko, wyjaśniła też swoje jakieś sprawy i dla mnie jest to zapięty. I nie mów Macieju, że tutaj zabrała się jakaś komisja, bo on się coś powiedział, tak? Odnośnie jeszcze słów pana Jacka Tacika, sprawa też będzie miała swój finał odpowiedni, tak? No ale to już... Zacznijcie rozmawiać na temat, dla którego się dzisiaj tutaj zabraliście. To będzie najpewniejsze zadanie, panie przewodniczący. Ale tak już pana było na sesji, przecież pan... Dobrze, pan Maciej, wyjaśnimy to, Ja bym chciał, żebyś się zaczął i wymagał. Ponieważ pan Maciej nie mówił mi nic, że na sesji jakikolwiek zgłaszał problem nieprawidłowości w moim klubie, a z kolei rodzice też... To nieprawda. Nie kierowali. To pan mi nie powiedział, panie Macieju, że pan cokolwiek na sesji Rady Miasta powiedział na temat nieprawidłowości w moim klubie. Przepraszam, powiedział pan, że zaczepiła pana mama na stacji benzynowej, tak, z jakimś zapytaniem i że był pan na treningu u Jarka Michalskiego, tak, i rozmawiał pan z kilkoma osobami, ale te osoby do mnie żadnych pytań nigdy nie kierowały, więc... Ja uznałem ich jakieś tam zgłoszenie, ja uznałem osobiście za nie, jakieś tam nieporozumienia, tak, ich tam może nie... Doceniam pana zaangażowanie w struktury mojego klubu, ale... Chciałabym, żeby to członkowie jednak kierowali pytania do zarządu, a nie do pana, tak? Jeżeli taka... No, to już nie moi członkowie, tak? Dlatego nie wiem, na jakiej podstawie tutaj pan taką opinię przed Radą Miasta przedkładał, tak? Szanowni Państwo, panie Macieju Lesicki, ja panu przytoczę fragment przygotowanego protokołu przez pana Marcina Lewandowskiego. Maciej Lesicki poinformował komisję, że zgłosili się do niego rodzice ze szkoły piłki nożnej, których wypowiadali się podobnie jak on na sesji rady o nieprawidłowościach Sparty i że taka sama sytuacja jest w szkole piłki nożnej w Szamotułach. To ludzie kochani, no to o czym mówimy? Na jakiej sesji zgłaszamy nieprawidłowości wsparcia? Ja mówię już wsparcie. Ja mówię na sesji, ja mówię na komisji, że wsparcie nie ma kontroli, to organu kontrolnego. To było na komisji, protokół z komisji, posiedzenia komisji zdrowia. Dobrze, Macieju, ja bardzo proszę, wyjaśnimy to. Okej, nie ma problemu. Jeżeli zostanie opublikowany protokół, ja wniosę do niego zastrzeżenia, swoje obywatele mam takie prawo. Zacznijcie rozmawiać o konkretach. Program współpracy w zakresie szkolenia dzieci i młodzieży w piłce nożnej. O zabranie głosu poproszę pana prezesa Rafała Krzyka. Panie przewodniczący, no właśnie, to specjalizujmy. Jeżeli mamy opowiedzieć o programie, jak wygląda, to z przyjemnością trudno mi odpowiedzieć na pytania, które zadał pan Maciej, bo tam była kwestia tego trzeciego pytania. No, nie chciałbym ja się wypowiadać na ten temat. Generalnie na którejś z sesji Rady Miasta pani Skarbnik powiedziała, że te pieniądze, które miały być przeznaczone na Akademię Sparty, czy na ten projekt. Zajmijmy się projektem. Więc ja bym wolał rzeczywiście powiedzieć o projekcie, nie wdrawiając się w inne kwestie. Tworzy się coś fajnego, a my tu rozwalamy już to samo początku. O to chodzi. Dobrze, no to w trzech słowach. Powstał system, czy pomysł tworzenia Akademii Sparty, którego celem było, czy jest, nie było, jest oczywiście, szkolenie dzieci i młodzieży na terenie miasta i gminy w obrębie szkół, co nie miało do tej pory miejsca, i w obrębie klubów sportowych, które działają na terenie miasta i gminy. I ten program ma za zadanie ujednolicenie systemu w zakresie szkolenia dzieci i młodzieży na każdym etapie wiekowym.
Jednocześnie zadaniem tego programu jest podnoszenie kwalifikacji kadry szkoleniowej, polegające na tym, że co najmniej w cyklach miesięcznych koordynator, pan Marian Kurowski, w zależności oczywiście od potrzeb, prowadziłby takie szkolenie dla nauczycieli, trenerów, podnosząc te kwalifikacje, do poziomu, do którego będziemy w stanie zrobić to my, a w czasie późniejszym, terminie późniejszym, jeżeli taka potrzeba się pojawi, to będą zorganizowane szkolenia zewnętrzne, które będą mogły i podnosiły te kwalifikacje kadr szkoleniowych. To się oczywiście przełoży na szkolenie dzieci i młodzieży. Współpraca ze szkołami to jest jakby gwóźdź programu. W szkołach, musiałbym to wymienić, jedynka, dwójka, trójka, która będzie dochodziła na zajęcia, szkoła w Otrowie, w Pamiątkowie, to są szkoły, w których będą się odbywały, i gimnazjum, szkoły, w których będą się odbywały te zajęcia w ilości dwóch zajęć w tygodniu. Tam będą prowadzone profilowane zajęcia z piłki nożnej. Te dzieci będą korzystały z tych zajęć w formie bezpłatnej. W samej idei oczywiście wyszkolenia te dzieci będą mogły swoją edukację piłkarską kontynuować w klubach z terenu miasta i gminy. To jest bardzo istotne. Tym projektem będzie zarządzał koordynator i w zależności od potrzeb, od poziomu sportowego będą te dzieci kierowane do poszczególnych klubów, które ze sobą z idei będą ze sobą współpracowały. Kompleksowe przygotowanie mojego młodego piłkarza, profesjonalnego ukrywania piłki nożnej to jest efekt, który chcemy osiągnąć poprzez cały ten program szkoleniowy. No i to w zasadzie są główne cele. Oczywiście w ramach możliwości finansowych będziemy starali się doposażyć kluby i szkoły w niezbędny sprzęt do prowadzenia tychże zajęć. Jesteśmy w tej chwili po rozmowach z dyrektorami szkół. Wszyscy dyrektorzy szkół, których wymieniłem wcześniej, zadeklarowali chęć udziału w tym programie. Dosyć entuzjastycznie do tego podchodząc. Pierwsze spotkania tak naprawdę rozpoczynam się już dzisiaj z rodzicami uczniów tych szkół w zakresie propagowania całego tego systemu. Naświetlenie oczywiście zasad jego działania. I te wszystkie spotkania w formie wywiadówek, zebrań będą się odbywały do końca roku. Do końca roku planujemy już na tych zebraniach przekazywać informacje na temat Sparty, tak aby uzyskać informację zwrotną od rodziców, jakie jest zainteresowanie dzieci całym tym programem. I wstępnie oczywiście takie rozeznanie już mamy. W zależności od tego, jakie będzie zainteresowanie, jeżeli będzie większe, no to musimy oczywiście interweniować i tak dobrać sobie program szkoleniowy i ilość godzin, która pozwoli na przeprowadzenie tego dla wszystkich dzieci, które są chętne. Tutaj nie zakładamy takiej możliwości, że kogokolwiek będzie można odsunąć od programu. Tak jak powiedziałem wcześniej, te dzieci oczywiście po wstępnym szkoleniu w szkołach podstawowych będą miały otwartą drogę do pracy w klubie, a efektem tej pracy będzie stworzenie takiego zespołu, który trafi do pierwszego zespołu Sparty i będzie podnosił poziom piłkarski na terenie miasta. Zajęcia, tak powiedziałem, będą w szkołach będą w klubach, będą się odbywały na terenie Centrum Sportu, na terenie Orlika, na terenie tych boisk piłkarskich, które miasto i gmina posiada w swoim na zapleczu, jak to nazwać. I tam będzie można realizować te zajęcia. Te kluby, z którymi chcielibyśmy współpracować, to tak jak powiedzieliśmy, wszystkie te, które szkolą dzieci i młodzież na terenie miasta i gminy. Koordynator projektów to jest osoba tak naprawdę najważniejsza w całym tym projekcie. Ona nadzoruje zgodność wszystkich działań wynikających z całego projektu. Zgodnie z zapisami umów czy porozumień, które w tej chwili są już podpisane z dyrektorami szkół. Koordynator dba także o dobór kadry szkoleniowej. Ta kadra szkoleniowa w programie, który złożyliśmy w Biurze Rady, jest załączona. Tam jest tylko z trenerów, którzy posiadają kwalifikacje i uprawnienia. Do zadań koordynatora będzie należało tak cotygodniowe monitorowanie, kontrolowanie przebiegu tych zajęć, a więc koordynator będzie przynajmniej raz w miesiącu odwiedzał wszystkie szkoły i kluby sportowe, które są i będą brały udział w tym programie.
w zakresie realizowania metodycznego programu, który zostanie przez niego przygotowany. Ten program, tak powiedziałem, będzie ujednolicony dla wszystkich, więc pomoc ze strony koordynatora będzie oczywiście przekazywana do wszystkich trenerów i nauczycieli w szkołach, którzy tej pomocy będą potrzebowali, żeby się do czasu, aż wątpliwości nie będzie z tego tytułu. Chodzi oczywiście o prowadzenie zajęć. Do zadań koordynatora w dalszym ciągu będą należały comiesięczna analiza, ustalanie przyczyn odstępstw. Jeżeli takowe będą, oczywiście na tych comiesięcznych spotkaniach. Te spotkania mają na celu to, aby ewentualnie wynikające jakieś problemy czy chęć dokształcenia się w jakimś zakresie dały możliwość tym nauczycielom, trenerom do podnoszenia tych kwalifikacji. Będzie prowadzony cały monitoring osiąganych efektów, czyli wszystkie wskaźniki, rezultaty w formie testów i kontrolowania, sprawdzania tak naprawdę poziomu sportowego każdego z tych zawodników. Będzie także nawiązywanie współpracy z innymi klubami, organizacja turniejów i przede wszystkim współpraca ze szkołami w zakresie nauczania dzieci. Chodzi o to, że nie chcemy, aby dzieci, które biorą udział w programie, w systemie szkolenia, cierpiały w jakiś sposób w związku z uprawianiem tego sportu, czy z uczęszczaniem na zajęcia, kosztem oczywiście szkoły i nauczania. A więc kontrola ocen w szkole będzie ściśle korelowała z całym tym programem. Koordynator będzie z dyrekcją i z nauczycielami w stałym kontakcie, jeżeli uczniowie będą obniżać się w nauce, będą oczywiście wyciągane odpowiednie konsekwencje i ten program będzie zmieniany, dostosowany tak, aby w nauce te dzieci się po prostu nie opuszczały. Cały system pokazuje to, jaką drogę dziecko w swoim rozwoju może osiągnąć na etapie tego programu i na etapie miasta i gminy Szamotuli. Dla dzieci korzyści będą takie, że zdobywają umiejętności na określonym poziomie, bez względu na to, czy jest to klub w Gałowie, czy w Baborówku, czy to jest Sparta. Na tym samym poziomie system szkolenia będzie obejmował wszystkie dzieci. Rodzic będzie miał wiedzę w zakresie etapu szkolenia własnego dziecka. Dostanie folder, będzie informacja również ze strony internetowych Sparty, SPN-u w zakresie tego programu i drogi całej edukacji, którą dziecko może przejść. Trener korzyści oczywiście będzie podnosił swoje umiejętności na różnego rodzaju szkoleniach. Klub będzie miał zabezpieczenie dopływu zawodników, bo to nie powiedziałem wcześniej. Koordynator będzie decydował również o tym, jak zawodnicy i jacy zawodnicy do jakich klubów będą mogli trafić, oczywiście bazując na tym, jakie umiejętności posiadają i dobierając tych zawodników właśnie na tej zasadzie. Korzyści dla samorządu oczywiście są niewymierne, to są korzyści marketingowe, wzrost przede wszystkim poziomu sportowego dzieci będzie coraz wyższy, w związku z tym jakaś kontrola nad tym, co się dzieje, kontrola instytucji będzie na pewno szersza. No i poziom sportowy, który będzie na wyższym pułapie, da nam na pewno jakiś taki prestiż i myślimy, że więcej osób, które odpływają do klubów gdzieś zewnętrznych spoza Szamotu, pozostaną jednak tutaj, trafią do Sparty, docelowo planowane jest utworzenie drugiego zespołu. No i wtedy, miejmy nadzieję, ten wynik sportowy będzie na jeszcze wyższym poziomie. To tak pokrótce, jeżeli chodzi o cały program Akademii Sparty. On jest w wersji bardziej szczegółowej, dostępny na stronie internetowej. W tej chwili tak już jest zamieszczony na stronie Sparty i SPN-u. Tam można wglądać, jak to wygląda w szczegółach. Tak jakby jeszcze podsumować to wszystko. Chodzi generalnie o to, że na dzień dzisiejszy sytuacja wygląda w ten sposób, że każdy klub na terenie naszej gminy we własny sposób prowadzi sobie politykę związaną ze szkoleniem młodzieży i każdy klub na swój strój prowadzi zajęcia z tą młodzieżą. Dzięki temu projektowi chcemy ujednolicić ten system szkolenia, żeby po prostu wszystkie kluby prowadziły go w jednakowy sposób, żeby później
te dzieci trafiające czy do SPL-u, czy do Sparty były na podobnym poziomie, jeżeli chodzi o umiejętności, czy inne kluby, na podobnym poziomie, jeżeli chodzi o umiejętności zarówno techniczne, jak i pewnie później w grupach starszych taktyczne. To jest pierwszy jakby plus tego programu. Drugi to jest taki, że dodatkowe zajęcia w szkole powodują to, że tak jak dzieci teraz na dzień dzisiejszy mają 2 lub 3 zajęcia w tygodniu, tak dzięki temu projektowi zyskują dodatkowe jedno zajęcie w tygodniu, na którym będą ćwiczyć też stricte rzeczy te, które w danym tygodniu będą pasowały do jednostek treningowych w całym projekcie, a nie żeby było tak, że na dzień dzisiejszy dziecko może na zajęciach w szkole, na przykład czy w Otorowie, czy na dodatkowych zajęciach pozaszkolnych, czy w Pamiątkowie, ćwiczyć na przykład wytrzymałość, a później idą na zajęcia, w tym samym dniu idą na zajęcia jeszcze w klubie i jakby dostają dodatkową porcję wysiłku, który już nie jest dla nich generalnie korzystny. A dzięki temu projektowi wszystko to ujednolicimy i w pewien sposób będzie przejrzysty taki program tego, że w poniedziałki robimy to, we wtorki to, w środę to, w czwartek to, w klubie to, w szkole to. Także dzięki temu zostaje to wszystko ujednolicone i uporządkowane, żeby nie zdarzały się te sytuacje, że pewne zajęcia są powielane tego samego dnia, ponieważ dzieci w pewnym okresie powinny dostać odpowiednią, nazwijmy to, dawkę wysiłku, a nie można też w tym temacie przesadzać. Dzięki temu właśnie jest ten projekt i w tym jest właśnie rola pana Mariana. Z mojej strony ja może to jeszcze powiem, że koordynator w pewnym sensie ułatwi mi też ewidencję czasu pracy trenerów, tak? Ponieważ trenerzy będą prowadzili dzienniki, tak? które koordynator nasz prowadzą, ale nie jestem w stanie powiedzieć, na ile dokładnie prowadzą te dzienniki, natomiast koordynator będzie to weryfikował. Tym samym oprócz tej kartki z godzinami, którą otrzymuje od trenera, ale ten miał możliwość poprzez dzienniki informacje od koordynatora rzeczywiście sprawdzić, czy taki trening na miejsce i czy odbył się w takim zakresie, jakim powinien. To jest takie może praktyczne, trochę uczynnicze na tym będzie, ale to praktycznie dla szkoły i zarządu. Jeżeli jeszcze mogę, proszę Państwa, w tym programie jest tutaj, że trenerzy na każde zajęcie mają mieć konspekt. Ja prowadzę zajęcia sportowe, prowadzimy zajęcia w szkole, to jest troszeczkę uciążliwe też, jeżeli można od tego odchodzić, to panie przewodniczący, to może ja zareagować, ponieważ prawdopodobnie wszyscy wiedzą, że moje kwalifikacje trenerskie w tej chwili, jeżeli chodzi o Polskę i UEFA, są najwyższe. Nie chwalę się, ale jestem tutaj najwyższej półki, mogę pokazać licencję UEFA Pro. Niektórym osobom, które być może nie wiedzą i nie wierzą w to. Ciekawości, to dobrze. Taki mały dokument. To jest mały chyba na giełdzie. Ja jestem przygotowany. Trochę młodszy, bo tą licencję robiłem jako jeden z pierwszych Polaków. W 1998 roku, także to już trochę czasu jest. Jako ciekawostkę tam jest data ważności do 2016. Pamiętam, jak ją zdałeś, bo byłem u Ciebie w domu, pamiętam. dodam, że co 3 lata muszę zdawać egzamin, odnawiać tą licencję. Oczywiście trzeba za to sobie nie płacić, bo to nie jest tak, że to rozdaję. Ale wracając do pana przewodniczącego pytania. Otóż pracując 37 lat jako trener już, jako zawodowy trener, przyglądałem się, co się dzieje tu w Szamotułach. No, powiem tak, że jestem wychowany na boisku. 30 lat mieszkałem dosłownie na stadionie, tam gdzie dzisiaj jest bank. Moje marzenie było zostać trenerem i zostałem tym trenerem. Podobno sukces rozpoczyna się od marzeń. Również w pewnym momencie, kiedy jako dzieciak z ojcem jeździłem na mecze Lecha, pomyślałem kiedyś, kurczę, a może kiedyś. No i też byłem trenerem Lecha pierwszego. Też na pewno wszyscy nie wiedzą. I gdyby ktoś był ciekawy, to mam z nimi przy sobie, mogę pokazać w chwili.
I teraz nastąpi moment, kiedy chcę w Szamoturach po prostu oddać swoją wiedzę, ponieważ Szamotury mnie wypromowały. Chcę po prostu pomóc tym ludziom, którzy dzisiaj jest pan prezes partii, jest pani prezes z szkoły piłki nożnej, bo SPM to skrót, pewnie też wszyscy nie wiedzą, szkoła piłki nożnej. I ja chcę tym ludziom pomóc, bo oglądając te zajęcia, kiedy przebywam w Szamoturach, bo w tej chwili pomagam w młodzieżowej szkole piłkarskiej,